Witam serdecznie na kanale megadyskont.pl. Tym razem chcę pokazać zwierzęcy butik Barbie Malibu Avenue od firmy Mattel. W zestawie oprócz fragmentu salonu piękności dla zwierząt mamy trzy zwierzaki. Jest to kotek, piesek York, a także pudelek. Pokażę Wam teraz wszystkie trzy z bliska. Pudelek jest oczywiście biały i ma różową narzutkę na sobie. Kotek natomiast jest koloru kremowego i również ma różową, ale ciemniejszą już narzutkę z kokardką. Natomiast York na czubku głowy ma kokardkę, ma różową obruszkę i niebieskie nakrycie. Taką samą obrożę jak York ma kotek. Zwierzęcy butik ma przesłodki szyld z pieskiem i kotkiem na górze, na markizie. Tło tego szyldu jest bąbelkowe. Warto jeszcze zwrócić uwagę na boki pomieszczenia, ponieważ tutaj mamy bardzo dużo ostóp i na środku widnieją dwie łapki, a także włóczka. W rogach pomieszczenia również mamy takie akcenty zwierzęce i tutaj są łapki i pudelki. Obok znajduje się szyld z psimi przysmakami. W środku znajduje się kasa, za którą stoi już Barbie. Ta Barbie nie jest dołączona do zestawu, ale chcę Wam pokazać, że również w tym butiku się mieści i może go obsługiwać. Oprócz tego przy kasie znajduje się lusterko, a także miejsce do strzyżenia pupili, ale to o tym za chwilę. Tutaj mamy również na dole produkty, karmę dla kotków, dla piesków, szampony i obroże i zabawki. To było wszystko na obrazku, a teraz przyjrzyjmy się akcesoriom, które są zawieszone na obrotowym wieszaku. Mamy trofea. Na pewno to są trofea za wystawę psów lub kotów. Tutaj mamy również obrożę, którą można zawiesić na haczyku. Tutaj jest szczotka i zabawka dla pupili. W tym wypadku jest to misiu. Poniżej znajdują się takie produkty jak karma dla psów, którą możemy odczepić. Przyczepiona była dzięki takiej wypustce, którą można włożyć do specjalnej do tego dziurki. Tutaj również jest jakaś puszka dla zwierząt z karmą. Gąbka, którą możecie używać albo w salonie piękności, albo ją sprzedać. Oczywiście wszystko przy kasie. Tutaj jest szampon i nożyczki. Warto jeszcze zauważyć, że ten wieszak, na którym są produkty, ma bardzo fajną nóżkę. Są to jakby trzy łapki jakiegoś zwierzątka domowego. A teraz, gdy dwójka z naszych pupili będzie jadła z miski, Barbie ostrzyże pudla. Może to zrobić za pomocą maszynki do golenia, ale przed strzyżeniem pieska najpierw wykąpiemy. Zrobimy to w wannie, którą otwieramy. I tutaj włożymy naszego pieska. Barbie za pomocą takiej mięciutkiej gąbeczki może go wyszorować. Tutaj mamy również szampon dla psów, specjalnie dostosowany. No i już po umyciu wyciągamy pieska z wanny. I pora na strzyżenie. To można zrobić za pomocą takich oto nożyczek albo golarki. Tą golarkę
możemy włożyć do ręki Barbie. I ostrzyc pudelka. Na zakończenie wszystkie sprzedane produkty i usługi Barbie może wbić na kasę. Produkty może zeskanować skanerem i podziękować swoim pupilom czworonożnym. Jeżeli spodobał Wam się ten zwierzęcy butik, to możecie go zobaczyć na naszej stronie internetowej megadyskont.pl. Możecie tam również zobaczyć inne zestawy z tej serii i oczywiście je tam zakupić.